Kochani, dzisiaj... Kochani. Tu patrzymy. Kochani. Kochani. Drodzy winopijcy, dzisiejszy odcinek będzie o otwieraniu wina. Nazwaliśmy go Jak otworzyć wino, żeby się nie zmęczyć. I pokażemy wam, właściwie Tomek wam pokaże, jak to zrobić najlepiej. Mamy tu dla was selekcję najróżniejszych narzędzi do otwierania butelek. Najbardziej klasyczny, prawdopodobnie każdy z was ma w domu, otwieracz ludzik, w tym wypadku dziewczynka. Piękna dziewczynka. W trakcie moich degustacji ludzie często, widząc czym ja otwieram wino, zaraz wam pokażę czym ja otwieram wino, mówią, że nie, oni wolą coś takiego, bo to jest znacznie prostsze, znacznie łatwiejsze. Zobaczmy, czy to jest aż takie łatwe. Tutaj Tomek przed chwilą użył, żeby zdjąć folijkę, użył jeszcze takiego urządzenia. Odfolikowacza. Dokładnie, bo niestety ten otwieracz nie ma takiego urządzenia, więc albo musicie użyć nożyka, żeby zdjąć tę folijkę, albo oddzielnie kupić takie coś. Kręcimy sobie, dziewczynka się bardzo do nas uśmiecha, jest bardzo radosna, a następnie rączki do dołu i... Voilà. Voilà. To jest, wychodzi i uwaga, magia. A korek jest. Mhm. I to jest trochę ciężkie, bo jeszcze na koniec musisz właśnie tak, spod tej spódniczki, tej dziewczynki wyciągnąć ten korek. Naprawdę to nie jest otwieracz idealny dla mnie. No, to jest taki bajer. Ciężki, duży otwieracz, bardzo ładny, często kupowany na prezenty. Ja robi naprawdę wrażenie. Na właśnie, no widzisz. No. Przyznaję, że to jest kolejny otwieracz, którego ja nie lubię. Przede wszystkim dlatego, że wiem z doświadczenia, że one po prostu bardzo łatwo się psują. Otwieramy, łapiemy butelkę, zaciskamy ją, ciągniemy do dołu, oczywiście z większą siłą, niż ja teraz to robię, a następnie ciągniemy do góry. I korek wychodzi. I korek wychodzi. Super fajne, ale dosyć trudne do wzięcia, na przykład gdybyśmy właśnie jechali sobie na piknik, albo jeżeli chcemy po prostu położyć coś na stole i otwierać, no to jest to niezła kolumbryna, ani nie wygląda specjalnie. Dobra. To czy ja już mogę pokazać mój ulubiony? Ale wiesz co, ja jeszcze chciałam tylko pokazać te. Tak. Bo te są moje najmniej ulubione, słuchajcie. To są bardzo często jakby spotykane. Ten wygląda trochę jak dziadek do orzechów, nie? Trochę jak dziadek do orzechów, a trochę wygląda jak jakieś narzędzie tortur. Tak, o, narzędzie tortur. Albo też mamy często na scyzoryku. Ale to fajne, że są. Ten scyzoryk konkretnie chyba jest nawet naszego fotografa, prawda? Bo dzięki. Dzięki. To jest chyba najtrudniejszy tak naprawdę, albo najmniej wygodny, dlatego że najpierw trzeba się wkręcić w korek, to jest jeszcze ok, a potem trzeba na siłę tak naprawdę wyciągnąć go z butelki, co najczęściej się kończy tym, że butelka stoi na ziemi, trzymamy ją nogami i po prostu z całej pary wyciągamy i korek albo my odlatujemy w kosmos, albo butelka się wywraca, więc jakby naprawdę tych nie, zdecydowanie nie polecamy, ale my faktycznie jakby jesteśmy zwolennikami zdecydowanie takiego najbardziej klasycznego, najwygodniejszego narzędzia, a mianowicie... trybuszonu. Chociaż ja uważam, że ten jest zdecydowanie ale piękniejszy. Ale poczekaj, to jest mój prywatny trybuszon. Dobrze, zaraz o nim opowiem. Dobra, no. A to jest właśnie taki najbardziej tradycyjny, sommelierski, ale też tak naprawdę polecam go absolutnie każdemu, otwieracz do wina. Warto go nazywam, mieć w kieszeni zawsze. Warto go mieć w kieszeni, on jest strasznie malutki, strasznie sprytny, strasznie lekki. Nazywa się trybuszon z francuskiego słowa tire-bouchon. Tire to jest wyciągać, a bouchon to jest korek. I jak go się używa? Bardzo często, kiedy ja na degustacjach chcę użyć tego trybuszona właśnie, to... Ale nie. A, okej, okay, przepraszam. Zobacz. Zapomniałem, bo ty masz jeszcze tu nóż. Dokładnie, w tym cudownym mały trybuszonie scyzoryczek. Na dodatek mamy taki nożyk. I ten nożyk służy nam do tego, żeby tę folijkę sprytnie i szybciutko odciąć. Nie pierwszy raz to robisz, widzę. Voilà. Następnie... To, co musimy, o czym musimy pamiętać, to to, żeby tę końcóweczkę włożyć dokładnie w sam środek korka. Następnie do końca wkręcamy nasz trybuszon w korek i praktycznie nie używając żadnej siły, a korzystając z dźwigni, podnoszę ten korek dotąd, dokąd da się podnieść. Mój trybuszon jest dwustopniowy, więc mam tutaj dwa takie stopnie, które mogę oprzeć o szyjkę butelki. I później podnoszę drugi raz, a na koniec sugeruję, żeby jednak ten korek wyciągnąć ręką, żeby uniknąć sytuacji, w której może nam się sama ta końcóweczka tutaj złamać. Super wygodne, szybkie, można wziąć wszędzie i jeszcze jedno. I zawsze działa.
to praktycznie się nie niszczy. Mój najstarszy trybuszon, jaki mam w domu, mam go od 22 lat. I to jest dokładnie tego typu. Oczywiście to w pewnym momencie... Już jako nastolatka piłaś wino, no niesamowite. Dziękuję ci, że myślisz, że jestem taka młoda, dżentelmen. Ale pokaż mi tego złotego, bo ten złoty mnie najbardziej kręci dzisiaj. Słuchajcie, to jest trybuszon, który noszę troszeczkę dla zabawy ze sobą na różne degustacje. Dostałam go od Tommaso Cavalliego, który jest bratem tak właśnie tego Cavalliego od tych bardzo bogatych i strojnych ubrań, dodatków. Więc Tommaso Cavalli jest winiarzem w Toskanii. Robi całkiem pijalne, sympatyczne wina. Jedynym problemem Tommaso Cavalliego jest to, że jego brat bardzo chętnie robi mu etykiety. Oraz, jak widać, trybuszony. Okay. Teraz mamy twój ulubiony, tak zwany... Co już tłumaczę. Prawdopodobnie istnieje szansa, że nigdy czegoś takiego nie widzieliście. Wygląda to tak. Z francuskiego nazywa się Bilam. Mówimy na to również korkociąg kalifornijski. Albo po polsku z wąsy. W ogóle nie wygląda to jak coś, co może służyć do otwarcia butelki. Nie, zdecydowanie. Zostało to opatentowane. W ogóle dzisiaj, nie wiem czy wiesz, ale sprawdziłam, jest około 300 patentów na korkociągi na świecie. Także naprawdę to, co mamy tutaj, to jest kropla w morzu. 300 patentów? 300 patentów na korkociągi. Dobra, to ja mam pytanie do was, a mianowicie pokażcie nam najdziwniejszy korkociąg, jaki znacie. Albo najpiękniejszy, albo najstarszy. No ciekawe, co macie w swoich własnych szufladach i czym was wy na przykład otwieracie. Więc ten korkociąg został opatentowany po II wojnie światowej przez francuską firmę. Możecie mi otworzyć każdą butelkę, zamkniętą oczywiście na korek. Natomiast bardzo jest przydatny sommelierom w restauracjach, w których mają czasem do czynienia ze starszą butelką, w której korek może nie być w najlepszym stanie. Akurat starsza nie jest. Ta nie jest starsza, ale i tak sobie pozwolimy otworzyć wino dokładnie tym korkociągiem. Musimy włożyć tutaj te wąsy pomiędzy korek a szyjkę butelki. A w ten sposób, poruszając korkociągiem na prawo i lewo, kładamy do końca, a następnie ruchem takim obrotowym, powoli, czyli kręcąc po prostu, sprawnie wyciągamy ten korkociąg. To jest cudne. Jedna rzecz, która jest bardzo fajna, możecie sobie teraz wyobrazić, że to był ulubiony korkociąg garçon pracujących we francuskich bistro, ponieważ można bez problemu otworzyć takie wino, troszeczkę na przykład uszczknąć z butelki, a następnie pokażę wam, co jeszcze można zrobić z tym. Ponieważ to, co jest najlepsze, to że można również później to wino po prostu zamknąć. To jest niesamowite. Robimy dokładnie to samo. Otwierać, o zamykać po prostu. Tylko odwrotnie. Taki, jeszcze dokleimy na koniec. Można jeszcze dokleić i zaserwować klientowi. I praktycznie nie widać, ażebyśmy cokolwiek otwierali. Otworzysz może teraz jakieś wino musujące? Słuchajcie, jeżeli otwieracie wino musujące, pamiętajcie o tym, że najważniejsza rzecz, dwie najważniejsze rzeczy. Nie strząsajcie butelką. Tak, bezpieczeństwo. Nie strząsajcie butelką i naprawdę mocno ją schłódźcie. Tak. Im lepiej schłodzone wino musujące, tym łatwiej będzie wam je otworzyć bez nieprzyjemnych konsekwencji. Folia schodzi. I teraz mnie zawsze uczono, że trzeba uważać, zdejmując ten koszyczek, żeby ewentualnie nam nie wystrzeliło. W związku z tym trzymamy korek cały czas, zdejmując koszyczek. Ja czuję, że nic tam się nie dzieje, tak? Nie ma żadnego ciśnienia, w związku z tym mogę koszyk spokojnie zdjąć. Trzymam teraz korek w ręku. I tak jak mnie Iza uczyła, delikatnie luzuje ten korek, tak? Czyli tak naprawdę delikatnie tworzysz koszyczek, żeby... z dłoni, tak, i lekko luzujesz. Ważne jest to, żebyście się starali otworzyć tą butelkę powoli, nie śpieszcie się i żeby na koniec nie było tego takiego wystrzału, który tak, kojarzymy z Sylwestrem. Tak, bo wystrzał wcale nie jest pożądany, jeżeli chodzi o otwieranie tak, wina musującego. W okazji kolacyjnej. Musi być takie syknięcie, które czasem sommelierzy, wiesz jak nazywają? Nie. Szept satysfakcji. Kochani, kończymy. Sugerujemy, żebyście kierowali się najprostszym wyborem. W prostocie siła, zwykły trybuszon, wąsy, a w następnym odcinku pokażemy wam w ogóle, jak otwierać wino. Bez trybuszonu, bez korkociąga. Tymczasem... Pijcie odpowiedzialnie, nie warto sobie komplikować życia. Dzięki, że oglądaliście i do następnego razu. Zobaczenia. Pa.